serdecznie w naszym programie Spleciugą wśród zwierząt. A witają Was Mysza, Hej i Kos. Dziś nietypowo, moi drodzy. Nigdzie się nie wybieramy. Nie, dziś zostajemy w naszym domowym studiu, aby zaprezentować Wam to, co do nas przysłaliście w wakacje. Na początek zdjęcia od Krzysia, którego udało się sfotografować dość nietypowego gada. I co on gada? Mysia. Co? Krótka nazwa, długie zwierzę, trochę straszne mówiąc szczerze. Pełza szybko, syczy srogo, choć ma tylko łeb i ogon. Ojej, Kosie, jeśli to jest to zwierzę, o którym ja myślę, to ja się bardzo, 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 bardzo boję. Mysia, spokojnie, spokojnie. Po pierwsze, to nie jest kot. Uff. A po drugie, on jest tylko na zdjęciach. Aha! No to co? Wiesz kto to? No tak, wiem, to będzie ten... To będzie wąż? No tak! A dokładnie zaskroniec z rodziną. Da. Gdy święci słońce lub gdy pada deszcz, dzwoni telefon, ty już wszystko wiesz. Siadasz w samochód, nie tracisz chwili, bo ktoś na łące lub za roślach chwili. Pomagać to nic nie kosztuje. Pomagać, bo ktoś tego potrzebuje. Pomagam chronić ptaki i zwierzęta. Pomagam na co dzień i od święta. Mysza, jak tu jest pięknie! Pięknie, pięknie! Nie no, że mnie tu jeszcze nie było? Ja muszę się tu przelecieć! Koniecznie! Tu przyroda aż kipi zielenią! Kipi, kipi! Mysza, to chyba już tu! To tu! Wiesz co, Kosie? Niby na zdjęciu, ale też jest bardzo straszny! Mysza, no to wyobraź sobie, że to owszem jest wąż, ale ogrodowy. Taki zwinięty. Dobre. Mysza, ty się boisz kota i węża, tak? Bardzo. A posłuchaj, jakby był pojedynek, kot-wąż, to jak myślisz, kto by wygrał? Ojej, nie wiem, no. Wydaje mi się, no tak mi się wydaje, że chyba... Kot? To mam dla ciebie niespodziankę, nadesłaną przez Maćka. No i co, Mysza? Zatkało kakao? Zatkało, zatkało. Posłuchaj, nie zawsze mniejszy znaczy słabszy. Przecież ty też możesz wygrać z kotem. Mysza, skup się. Musisz tylko uwierzyć w swoją wewnętrzną siłę. A teraz się zrelaksuj i zobacz, co przysłała do nas Kasia. Uwaga. Czy to młody jest krokodyl, co przed chwilą wyszedł z wody? Czy to smoka miniaturka? Chodzie! Znowu to jaszczurka! Kasi udało się spotkać naprawdę nietypowe i ciekawe okazy jaszczurek. Kosie? A ja mam nagranie nadesłane przez Ulę. Uwaga, uwaga, Kosie. Skup się. Nie chodzą, lecz skaczą. Nad stawem mieszkają, gdy wieczór zapadnie, na głosy śpiewają. Świerszcze. Kosie, świerszcze nad stawem, świerszcze grają, nie śpiewają, kumasz? Aaa!
przyjaciółka mieszka nad stawem. Przecież to są żabcie. No i kumaki. Kochani, to już wszystko na dziś. Dziękujemy Wam za nadesłane zdjęcia i filmy. I mamy dla Was zadanie, abyście też pomagali ptakom i zwierzętom. Nadchodzi jesień, a po niej zima. Niech każdy w miarę możliwości spróbuje z mamą, tatą, babcią lub dziadkiem zrobić karmnik dla ptaków. Zdjęcia wykonanych karmników możecie przesłać na Pleciugowego Facebooka. A 5 pierwszych otrzyma zaproszenie na spektakl w Pleciudze. No to wszystko na dziś. Żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Pa! Pa!